Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony, z bezpan.pl. Dzisiaj taki film zupełnie z innej beczki, jeszcze takiego filmu chyba nie robiłem. Nagrywam ten film dlatego, że w ofercie pojawił się nowy worek, idzie zima, do ochrony roślin przed wiatrem i deszczem, tak? Ten worek w zasadzie, może nie to, że wymyślił, ale zaproponował Andrzej z Białegostoku, któremu dziękuję, on takich worków już sobie zamówił 7. O co chodzi i dlaczego o tym worku mówię? Andrzej ma dużo roślin małych. Szczególnie chodzi o juki, agawy, jakieś takie rośliny. A te worki, które do tej pory były w sprzedaży, miały wysokość 2 metry. Więc zasugerował tak. Słuchaj, zapytaj producenta, nie udałoby się uszyć takich worków mniejszych? Ja sam bym wziął kilka, może jacyś ludzie by wzięli. Dlatego, że no po co mi na agawę, która ma, nie wiem, 50-60 cm albo coś koło tego i jeszcze zbyt duża nie będzie, wór, który ma 2 metry. Już Wam pokazuję. Uszyliśmy, czekałem, żeby w ogóle ten producent gdzieś tam musiał sobie zaprojektować, coś tam uszył, tak? Specjalnie dla nas taki worek. Wam pokazuję. O, mamy worek, który ma 80x80 kwadrat i wysokość na metr. Ja go w tej chwili po prostu tylko postawiłem. On nie jest niczym przymocowany, nie ma w środku żadnego stelaża, ale oczywiście taki stelaż można zrobić, można sobie ten worek naciągnąć. Ten worek jest zrobiony z takiego samego materiału, jak był tamten. Spróbuję przybliżenie. Nie, to chyba się nic nie da zrobić, bo tu nie ma dobrego światła. Widzicie? To jest taka plecionka. I o co chodzi? Ten worek ma chronić, to on nie daje żadnego ciepła, żeby ktoś nie myślał, o, ale czy on będzie worek, założymy, będzie cieplutko. Nie, nie taki jest cel. To jest worek, jakbyście go sobie nałożyli na łeb, czy się w niego schowali, to przynajmniej nie czuć uderzenia zimnego wiatru, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, przez ten worek nie przecieka woda, tak? Znaczy, no, ona ma szpary, żeby delikatnie gdzieś to wszystko mogło oddychać. Chodzi o to, że ta woda się tam nie leje ciurem, zresztą ona się generalnie w ogóle nie leje. Bo ja takie worki stosuję i tam nigdy pod spodem nie jest mokro, chyba żeby jakaś dziura się zrobiła, ale nie, generalnie ta woda się nie leje. Tak samo, no wiadomo, śnieg przez to gdzieś tam się nie nasypuje i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, tak jak mówię, te worki nie dają ciepła, nie taki jest cel takiego worka. Taki worek ma ochronić przed wiatrem, który po pierwsze bardzo, bardzo wychładza, a w przypadku naszych roślin wysusza liście. Wysusza. Każda roślina ma w sobie wodę, wiatr przelatuje i zabiera z nich tą wodę. Zostają rośliny wysuszone i tego chcemy unikać. Tak? Takie worki typowo dla juk, agaw, dla jakichś małych roślin, no bo to jest mały worek, tak? Oczywiście mamy dużą jukę, możemy dać ten duży, tak? Ale ileś osób zaczyna od małych. I taki worek można sobie na przykład z takim workiem zacząć i na pewno ochroni od wiatru, nie będzie rośliny wysuszał i nie będzie prowadził do tego, że będzie na nią się lała woda. A w przypadku juk u nas to jest najważniejsze. Tam nie musi być w środku ciepło, tam musi być w środku sucho. I to jest ważne. Nie wiem, jak Wam się taki worek podoba. Zamówiłem wstępnie 30 sztuk, z czego Andrzej bierze prawie 10, to z 20 wrzucę na sklep. Jeżeli ktoś będzie chciał, to taki worek może sobie zamówić. Tutaj są specjalne uszy, które można po prostu dać jakieś śledzie i wbić. Tak prosiłem, żeby tak zrobili. No i tyle, tak, żeby go jakoś przymocować. Można do środka dać jakiś stelaż z jakichś deseczek, czy z czegoś takiego i no i po problemie. No tak to wygląda. Jeżeli komuś się podoba, to oczywiście dawać znać. Może ktoś jeszcze coś innego ma jakiś pomysł, żeby coś dołożyć do oferty czy coś. To oczywiście można to zrobić. Na razie mamy taki oto mały worek, którego do tej pory nie było. Można oczywiście też zastosować, jak są małe trachy karpusy takie, nie? Nie ma problemu żadnego. Ktoś ma trachę karpusa, która ma metr, 1,20 m, 1,30 m, to oczywiście też taki można dać, bo trachę karpus nie musi mieć gdzieś tam suchej ziemi. To założymy tylko na górę, tam gdzie jest pięta, jak zakładamy w wypadku dużych palm. Przecież jak mamy takie palmy, które mają po 3,5 metra, musicie zdawać sobie sprawę, że worek, który chroni od wiatru i deszczu, służy tylko, żeby chronił liście. Liście, które są zwinięte, nie pień. Pniowi, że tak powiem, się nic nie stanie.
Chodzi tylko o to, żeby do środka nie lała się woda, do stożka wzrostu, do tej całej korony liściowej. Także tutaj zwijamy liście do góry. Bo ktoś ostatnio też mnie zapytał, panie Marku, a ja mam palmę 3-metrową, to ten worek nie będzie na nią za mały? Nie, bo korona nie ma nigdy więcej niż 2 metry. To znaczy, no może mieć, gdyby trachykarpus był nie wiadomo jaki duży i liście od spodu by nie były obcinane, ale nie o to chodzi. Liść trachykarpusa ma około od stożka 1,5 metra, powiedzmy, metr, półtora, więc jak się nałoży ten worek, to on chroni cały, że tak powiem, środek rośliny. No dobra, to chyba tyle na dzisiaj w tym filmie. Chciałem Wam generalnie tylko powiedzieć, że takie worki są. Na razie będzie na sklepie 20 sztuk. Jeżeli ktoś chce kupić, to kupujcie. Jeżeli nie chcecie, uważacie, że to jest głupi pomysł, no to po prostu ja nie będę na przyszły rok więcej takich szył. To jest taka po prostu tylko próba. Dajcie znać w komentarzu, czy takie coś po prostu Wam się przyda, czy to jest dobry pomysł, żeby taki worek też był mniejszy. Bo ja do tej pory oczywiście zalecałem, żeby worek kupować duży i ewentualnie go sobie podwijać. I odwijać, no. Ale rzeczywiście są niektóre takie rośliny, które bardzo wolno rosną lub które w ogóle generalnie duże nie urosną, no powiedzmy Hystrix, tak? Gdyby ktoś chciał nawet sam worek na niego dać, no po co mu worek 2-metrowy, jak on sięga, no powiedzmy trochę powyżej kolana, tak? I on, czy on będzie miał 2 metry? Pewnie, że tak, za 30 lat, nie? To worek zbutwieje. Dobra, już nie gadam głupot, trzymajcie się, wspaniałego dnia, pamiętajcie, że zapalniamy Polskę z bezpan.pl. Dzisiaj mam kurteczkę, bo jest zimno, chyba 8 stopni. Mamy początek października, więc nie jest za ciekawie. Zobaczymy, jaka będzie zima. Można rezerwować rośliny, bo są dostępne i bardzo fajne. I wtedy masz pewność, że na wiosnę będziesz mieć. Wspaniałego dnia, trzymajcie się, cześć!